Cześć wszystkim, dzisiaj na temat afery szalikowej w klubie KTS weszło. Afera szalikowa, którą na swoim Twitterze przedstawił Krzysztof Stanowski, ale o tym w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknę grze w dzwona, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. No właśnie, Krzysztof Stanowski na swoim Twitterze wrzucił szokujący wpis, w którym mówi na temat właśnie afery szalikowej. To jest właśnie ten wpis, moja reakcja będzie stanowcza, oświadczenie, no właśnie, i tutaj zaraz przedstawię wam oświadczenie. O co chodzi? Chodzi o zachowanie tutaj dziennikarza KTS Weszło, czy Weszło FM, który, znaczy KTS dziennikarza po prostu Weszło FM, tak, który rzucił szalikiem ostentacyjnie podczas nagrania, podczas filmu, szalikiem po prostu rzucił o podłogę, co się nie spodobało tak naprawdę kibicom, można powiedzieć tutaj KTS Weszło, zagorzałym kibicom. No i właśnie oni wydali oświadczenie specjalne, to jest nawet po prostu specjalna grupa tutaj kibiców, która nazywa się Weszlackie Mordę Lasy, a więc tak brzmi ta grupa. No właśnie, i oni przedstawili swoje oświadczenie, w którym mówią tak na temat całego tego zdarzenia. O, nie wiem, czy mi tutaj to się uda pokazać, właśnie zaraz zobaczymy, tylko powiększę, żeby było widać. Okej. Żebyście mogli przeczytać. Dobra. Dobra. Nieformalne stowarzyszenie kibiców klubu KTS Weszło, Weszlackie Mordę Lasy, ze zdziwieniem oraz głębokim smutkiem obserwowały popis medialny pana Wąsowskiego Piotra aka hrabia Wąs w ostatnim odcinku programu Stadionowe Rewolucje wizytującego Nieciecze. Członkowie stowarzyszenia są zażenowani wydarzeniami, do jakich doszło na 27 piętrze redakcji Weszło w trakcie nagrywania programu. Podczas wystawiania ocen za catering na Stadionie Popularnych Słoni, pan Wąsowski przekroczył swoim zachowaniem poziom serwowanego w Niecieczy jedzenia. Stowarzyszenie jest zdania, że były kierownik drużyny KTS Weszło, pan Wąsowski, zachował się niegodnie, ciskając szalikiem o podłogę, czym zhańbił nasze klubowe barwy. Uważamy, że ciskać o podłogę to może pan sobie swoim słynnymi dresami wielokrotnego użytku marki Liverży, a nie szalem naszego klubu. Domagamy się przeprosin oraz wyrażenia skruchy przez pana Wąsowskiego Piotra w najlepszym czasie antenowym na łamach jedynego sportowego radia w Polsce oraz przeprosin pisemnych na łamach portalu weszło.com. Do czasu publikacji wyżej wymienionych zamierzamy bojkotować promowane przez pana Wąsa środki przewozu osób oraz zakupy w dyskoncie, w którym ma umowę sponsorską. Nie będziemy również stosować się do rad, jak trzeba żyć. Dodatkowo podczas meczów KTS Weszło nie omieszkamy zaprezentować pełnej gamy przyśpiewek uderzających w pana osobę. Stowarzyszenie apeluje także do właściciela Radia Weszło oraz drużyny KTS Weszło, pana Stanowskiego Krzysztofa, o przeprowadzenie rozmowy wychowawczej z panem Wąsowskim oraz wyciągnięcie blisko idących konsekwencji wobec niego. Proponujemy zakaz noszenia dresów na terenie redakcji oraz podczas meczu na ulicy Potockiej, a także wpisanie go w grafiku na poranki na czas jednego pełnego miesiąca. Ze sportowym pozdrowieniem, Weszlackie Mordę Lasy. No i właśnie takie oświadczenie się ukazało, jeśli chodzi o kibiców tak zagorzałych, tak naprawdę KTS Weszło, którzy no, są oburzeni tak naprawdę skandalicznym zachowaniem. No, trzeba sobie powiedzieć wprost, tak, no, rzucenie, czy tak tutaj właśnie kibice mówią, ciśnięcie szalikiem o podłogę jakiejkolwiek drużyny, to jest no, brak szacunku, zniewaga, a nawet niektórzy uważają, że to jest hańba, tak, że tak w ten sposób nie można, nie godzi się. No, zwłaszcza, że KTS Weszło to jest klub tak naprawdę zasłużony, z tradycjami, tak, co prawda nie jest to jakiś klub stuletni, czy który miałby dziesiątki lat, ale naprawdę jest to klub z tradycjami, zasłużony, który powstawał na tak naprawdę zgliszczach, który powstawał w trudzie, w pocie, w znoju, we krwi, tak, no, który praktycznie tutaj był wywalczony. Także tym bardziej szokujące to jest zachowanie. Tak? W ogóle to jest szokująca jakby sprawa, że tutaj właśnie pan Piotr rzucił tym, czy cisnął tym szalikiem podczas dokonywania, czy podczas
dogrywania już końcówki do programu, tak, na temat innego klubu piłkarskiego, no to bez sensu tak naprawdę, tak, no mówić o innym klubie, a na przykład robić coś po prostu szalnikiem zupełnie innego klubu, no ja nie nawołuję oczywiście do tego, żeby to robić z jakimkolwiek klubem, tak, ale to było bez sensu po prostu, tak, no czyli równie dobrze jakby miał co innego pod ręką, to co innego by po prostu rzucił o ziemię, tak. No ale, no właśnie, tak to właśnie wygląda. Napiszcie w komentarzu, co na ten temat sądzicie, co na ten temat myślicie, czy rzeczywiście jesteście oburzeni tutaj zachowaniem pana Piotra. No, tutaj no, są solidne tak naprawdę konsekwencje, bo prawdopodobnie będzie miał zakaz noszenia dresów w siedzibie radia, tak, i też nie będzie mógł po prostu tutaj oraz podczas meczów na ulicy Potockiej. To może być bardzo ciężkie, no, wyobraźcie sobie, no tutaj mecz, czy na przykład rozgrywany jest mecz i będzie musiał na mecz przyjść praktycznie, nie wiem, w spodniu eleganckim, w jakiejś garniturze, no to będą na niego tak naprawdę dziwnie patrzeć ludzie, którzy są na meczu. No a w redakcji to też może mu utrudniać, tak? Szybsze przemieszczanie się na przykład z dywanika u właściciela Krzysztofa Stanowskiego do na przykład studia nagrań, tak, czy pokoju, gdzie jest nagrywane miejsce, gdzie nagrywane są audycje, no to może utrudnić, to może spowolnić nawet jego pracę, tak? Szokująca sprawa. No i wpisanie go na poranki, jeśli chodzi o grafik, to też może być ciężka sprawa, bo wiadomo, że tutaj no, taksówkarze bardzo duży mają zarobek w nocy, tak? Kiedy przywożą ludzie z imprez, właśnie w nocy są puste ulice, co może być utrudnieniem dla niego, bo w nocy będzie musiał jeździć, a rano będzie praktycznie musiał wstać i pędzić tutaj do pracy na poranki właśnie weszło. No szokująca sprawa. Napiszcie, czy zgadzacie się z tak surową oceną. Być może powinna być jakaś tutaj rozmowa dyscyplinarna, albo na przykład jakieś, bo za dużo jest tych kar. No, nałożenie praktycznie, za dużo jest nałożone tych kar praktycznie, jeśli chodzi o jedno przewinienie. Czy nie powinno być ostrzeżenia? No czasami na przykład, jeśli mamy do czynienia z policją, z drogówką, no to mamy do czynienia z upomnieniem. Nie zawsze to się kończy mandatem. Czy w tym przypadku nie powinno być upomnienie? Bo tu tak mamy. Z jednej strony mamy poranki w radiu, druga sprawa to jest zakaz noszenia dresów, trzecia sprawa to jeszcze po prostu zakaz noszenia dresów na meczu, tak, na ulicy Potockiej. Także no bardzo dużo jest tak naprawdę i jeszcze rozmowa wychowawcza z Krzysztofem Stanowskim, z tutaj prezesem Krzysztofem Stanowskim, no bardzo taka, można powiedzieć, która może być skończyć się źle dla dziennikarza, tak? Może być tam wiele tak naprawdę złości, epitetów, może tutaj krzyczeć na przykład Krzysztof Stanowski na pana Piotra, że tak się nie robi, to jest niegodne temu, a może lepszą karą byłoby napisanie w zeszycie 100 razy, nie będę rzucał szalikiem, KTS weszło, tak? I na przykład zrobienie z tego screena i następnie wrzucenie na po prostu Twittera, czy na media społecznościowe weszło, żeby właśnie przedstawić. No szokująca sprawa. Także nieformalne stowarzyszenie zabrało już praktycznie w tej sprawie głos. A to wszystko po kłosie tego, że wiadomo, że były testowane po prostu jedzenie na stadionach, no i to jedzenie się nie spodobało panu Wąsowskiemu Piotrowi i no, aka hrabia Wąs, i to się właśnie nie spodobało i praktycznie w swoim tutaj emocjonalnym przypływie rzucił tym szalikiem. No strach się bać, co by było coś innego pod ręką, na przykład jakaś stuletnia waza historyczna, tak, która by na przykład znajdowała się, gdyby ona padła w ręce tutaj hrabiego Wąsa. Zresztą jest to tym bardziej niegodne dla niego, bo on mieni się jakby tutaj tym, że jest hrabia Wąs, a hrabia, no to powinien zachować jakiś tutaj poziom, jakąś kulturę, tak? A takie rzucanie tym po prostu tutaj szalikiem, no to jest niegodne. Zresztą możecie tutaj zobaczyć screeny, nie wiem, czy będzie widoczne, bo tutaj już tak powiększyłem, że zaraz sobie zobaczymy. Dobra, zaraz zobaczymy o screeny, tu właśnie widzimy. To jest moment uchwycony właśnie dokonania tego haniebnego czynu. Możemy właśnie zobaczyć. Szalik KTS weszło, został sponiewierany, faktycznie został rzucony, tak? Rzucony. Swoją drogą, nie wiem, czy ktoś zwrócił uwagę, że ten szalik troszeczkę przypomina barwy Hull City, tak? Tygrysów z Hull City, Kamila Grosickiego. Także no, KTS weszło, tutaj zobaczmy, jakie to była adnotacja do wszystkich, tak? Weszło FM, weszło KOM, weszło pan Wąsowski, Lord Cox, Michał 89X, Wojciech Piela 96, Kamil Gapiński,
Mietrzyński, Stanowski, Olkiewicz weszło. Zresztą to jest ciekawe tutaj, że dziennikarze piszą sobie tak 9689. To tak było kiedyś, tak? Po prostu człowiek pisał, że jakiś tam Jan 15, Jan 20, Jan 30, albo Jan tam, nie wiem, 85, żeby wszyscy wiedzieli, ile ma po prostu lat. No, czyli tak naprawdę, żeby było ich łatwiej rozróżnić, a czy na przykład nie powinno być na przykład tutaj Wojciech Piela weszło FM, tak, albo na przykład inne po prostu końcówka. Napiszcie w komentarzu, co na ten temat sądzicie, na temat tego skandalicznego tak naprawdę zachowania. To wszystko na dzisiaj, dzięki za oglądanie, pamiętajcie, że to było Pół Żartem, Pół Serio. Pozdrawiam, trzymajcie się.